Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX, kolejny, że tak powiem, sezon. I tym razem będziemy przechodzić historię Tailsa, 0%, już mamy 100%. Mamy 0% i następną historią będzie historia Knucklesa. Dobra, więc rozpoczynam historię Tailsa i większość kacynek w historii Tailsa nie będę tłumaczył, bo już przetłumaczyłem je w historii Sonic. Everything's working great. All systems go full speed ahead. Uh-oh, what's this? No! Boy, you're lucky I saw you come down. So what went wrong anyway? It's not like you to crash like that. I'm testing a new prototype power supply, and it's not fully compatible yet. You can always borrow my plane, the Tornado, if you want. Thanks, Sonic. But if I can make this work, it'll run circles around yours. Check out this power supply! It's a Chaos Emerald! No way! I was lucky to find one of the 7 Chaos Emeralds. They have unlimited mystic powers. Now I want to harness that power to fly my plane. Let's go to my workshop in the Mystic Ruins and I'll show you what I've been working on. We'll go to the station, hop on a train, and get there in no time. Wygląda na to, że chyba jednak będę musiał tłumaczyć historię Tailsa, bo widzę, że tutaj niektóre dialogi się różnią niż z historii Sonica. Witaj, dzierlotko. Tak. Przy tobie zawsze jest fajnie. Dobra, skończę już to zobaczone gadanie. Tak, Tails ma inne ruchy niż Sonic. Jak widzicie, on ma... atak swoim ogonem, co jest, jak możecie się domyślić, inne niż od spin dasha Sonika. Aczkolwiek nadal on się może zmienić w kulkę właśnie. Ale ja tu chcę iść, bo tu jest upgrade pierwszy. Pyk i pyk. Look, it's your jet anklet. Its jet power makes you fly faster. Więc tak, znaleźliśmy Jet Anklet, czyli turbo nakostnik, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie dzięki temu możemy latać szybciej. Myk. Myk, myk, myk. Teraz musimy iść, tak samo jak w historii Sonica, do Mystic Ruins. I wstoczymy tam walkę z Eggmanem. Więc można powiedzieć, że w przeciwieństwie do historii Sonica, historia Tailsa nie rozpoczyna się bossem, a zarazem rozpoczyna się bossem. Tylko takim trochę opóźnionym. Dobra, lecimy tam. I ogólnie Tails jest OP tutaj. Well, well, well. If it isn't Sonic, then Tails. It's Eggman! Silence! I am Dr. Robotnik, the most cunning scientific genius in the world! Yeah, right, Dr. Eggman. Enough! I've been working on a master plan, but now it's time to put it to work! That usually means trouble coming from you! Don't
up Chaos Emerald, or else... Or else what, huh? Or else I'll take it from you the hard way. Aha, ogólnie trzeba nadmienić, że historia Talesa nie jest, że tak powiem, prawdziwą historią, ponieważ Tales tutaj trochę podkoloryzowuje wszystko, więc historia Tales, Sonika jest jedną praktycznie z dwóch tych historii, czyli Sonic i Tales, to historia Talesa jest to historia Sonika jest prawdziwa. I jeszcze taka mała ciekawostka. W obiegu tych wszystkich gier, czyli od Sonic Adventure DX do Sonic, do Shadow the Hedgehog, Tales już miał czterech aktorów głosowych. Czyli każda gra miała innego aktora głosowego, ponieważ kiedy przychodziła kolejna nowa gra, czyli na przykład Sonic Adventure DX na Sonic Adventure 2, już po prostu chłopak, który podkładał głos Talesa, już przechodził mutację. I dlatego musieli zatrudniać cały czas nowego. Po tym się zdecydowano, że po prostu Tales będzie miał jego voice aktorkami będą kobiety. No co? No nie! Ej, nie wiedziałem, że można jeszcze dostać hita od niego. Kurde. That was just too easy. Gotcha. Hey, he snagged it. Chaos could use a little snack. Who's Chaos? That's the monster I saw the other day. A monster? Yes, it's really happening. Just as the stone tablet said it would. Hear this, Sonic. Chaos's strength increases every time I give him a Chaos Emerald. All he needs is 7 emeralds to become invincible. Then he will turn Station Square into rubble, upon which I will build the ultimate city, Robotnik Land. You ready, Chaos? Let's go find the next step. Come on. Thank goodness they're gone! Good riddance! We can't let that monster get any bigger. It could get ugly. You're right. Chaos must be stopped. And he can be if we keep him away from more emeralds, right? So what do you say, Sonic? Let's find the Chaos Emeralds before Eggman does. Wiecie co, chyba nie będę tłumaczył historii Talesa, tych cutscene, które były już w historii Sonika, ponieważ mniej więcej to znaczy wszystko to samo. I jeszcze taka mała ciekawostka, o której zapomniałem w historii Sonika powiedzieć, czyli Sonic już miał trzech angielskich aktorów, czyli Ryan Drummond, czyli obecny w tej grze, Jason Griffith, którego jeszcze nie poznaliście, szczerze powiedziawszy mój drugi ulubiony, i Roger Craig Smith, którego nie cierpię. Ale on jest obecnie tym najnowszym aktorem głosowym Sonika, nie licząc jeszcze Jaila White'a, który był w kreskówkach. Ale tak, podczas gdy w Japonii Sonic jeszcze ani razu nie zmienił aktora głosowego. Aktorem głosowym Sonika jest cały czas ten sam gość, co jest przykre, że no, niestety w angielskich i amerykańskich ogólnie, może tak to powiem. W amerykańskiej wersji tak nie jest.
Kurde. Fail. Ale dobra. Idziemy już tam, gdzie mamy iść, bo zaraz tutaj stracę wszystkie życie, będzie game over. Dobra, weźmiemy sobie Windstone. Jeżeli myślicie, że gameplay Talesa jest dosłownie copy-pasta z... czyli copy w clay z Sonika gameplay, tylko że z latanie, mylicie się. Zaraz zobaczycie czemu. Znaczy, gameplay tak, ale misje już nie. My... Tak, więc gameplay Talesa polega na tym, że musimy być szybsi niż najszybsza forma życia. Na szczęście, jak to już powiedziałem w ujemnych youtuberów, kto zna to wie, kto nie zna to nie wie. Czyli gameplay Talesa jest jak granie Minecrafta. Ogranicza cię tylko to, czy masz jaja, żeby zaryzykować. Gdzie lecieć? Na serio, to jest po prostu jeden wielki żart. On po prostu może wszędzie lecieć i po prostu tak sobie skraca, tak może sobie skracać drogi, że praktycznie nawet nie pokonuje, może tak. A rank dla Talesa jest po prostu najłatwiejszym arankiem z wszystkich historii. A na czym polega arank Talesa? Tym by po prostu Sonic jest troszeczkę szybszy niż normalnie i musimy go przegonić. No serio, to jest najłatwiejszy arank ever. Ale jak widzicie, to jest łatwe, jak nie wiadomo co. I ogólnie poziomy Talesa są jakieś o połowę krótsze niż poziomy Sonica. Tak jak widzicie, pominęliśmy pierwszą fazę Windy Valley i od razu zaczęliśmy od tej drugiej. Dobra. Gdzie mieliśmy teraz iść? Nie ma Knucklesa, nie ma Knucklesa. Teraz... nie Cassinopolis. Powiedzmy, że pójdę do Station Square. Zobaczymy, czy się uda. Tak, czyli do Station Square trzeba wejść. Mogę tu iść? Tak, mogę. Lol. Tak, pewnie się zastanawiacie. Kurde, nie ma przycisku ani nic. To tyle. No i dobra, ta sama mechanika, tylko tym razem nie musimy poziomu tego dosłownie kasyno robić, tylko po prostu polega to wszystko na tym, że musimy przejść ten stage, do którego trudno się bardzo dostać Sonikiem, bo jest jakiś malutki procent szans na to, że tam się dostaniemy. Ale Talesem od razu to robimy z jakiegoś powodu i z jakiegoś powodu tu jest szmaragd, a nie na górze. Więc nie wiem. Właściwie to przez ten poziom jest trudno właściwie wyjaśnić, który bohater właściwie kłamie w tym swoim opowiadaniu historii. Według mnie to nadal jest Tales, bo Sonic by na pewno tak sobie nie utrudniał życia. Dobra, ale jak widzicie, na serio to jest żart. Tak, no już. Na serio, parę sekund już poziomy Talesa są poprzechodzone. I zaraz tutaj dobiegnie Sonic prawdopodobnie? Chyba nie zdąży. You're too slow! Nie zdąży, gdzieś się chyba zablokował. Sonic, what happened to the Chaos Emerald? Eggman got one of them, but the other one's safe. He must be getting desperate.
Now the Emerald count is 2-1 and Eggman's winning. Let's get a move on. I? Cream. No, tak wygląda Cream. I gdzieś tam sobie powiedziała. Więc teraz mieliście przynajmniej z bliska pokazane, jak ono wygląda. Ogólnie kolorystyka później się troszeczkę zmieni, bo to jest troszkę za ciemna, bym tak powiedział. Niż w następnych grach, ale to jeszcze trzeba będzie poczekać. Jeszcze trzeba będzie poczekać, jeszcze nam Sonic Adventure 2 i Sonic Heroes czekają na to. Właściwie to w Sonic Heroes już będzie, ale dobra. No to już właściwie nie pamiętam, czy Sonic Advance było pierwsze, czy Sonic Heroes. Zgłupiałem już. Ale dobra. Trudno jest tutaj z tymi kamieniami, kluczami wskoczyć, bo te kamienie się dosyć glitchują, bądź co bądź. Ale dobra, przejdziemy sobie Ice Cup. Jeśli dobrze pójdzie, to może nawet w tym odcinku zrobimy historię Tailsa całą. Nie, żartuję. Co ewentualnie to połowę. Dobra, ale teraz Ice Cup trzeba będzie zrobić. Dobra, i od razu od surfingu. Od snowboardu, no, przypomniałem sobie, jak to się nazywa. Od snowboardu zaczynamy, od sekcji snowboardowej. Nie ruszam się teraz. Padł mam w ręce i nic z nim nie robię. No, chcę, żeby kamera była z przodu. Dajcie mi kamerę z przodu, dobra. I Ryan Drummond ciągle się odzywa. Znaczy Sonic. Alright Sonic, ale no tu jest według mnie troszkę chamstwo, że zaczynamy bądź co bądź z tej sekcji, gdzie właściwie nic nie możemy praktycznie zrobić, bo jesteśmy praktycznie ślepi, nie wiedzimy, co się dzieje przed nami. Ale później to już trzeba zdać się na swój skill i pamięć poziomów. Więc tu już są wyrównane szanse. Poza tym, że Sonic chyba nie może używać tych ramp całych. Ale ogólnie jesteśmy tak samo szybcy i chyba tu jest zupełnie inny A-rank. Sonic tutaj chyba nie jest szybszy, tylko bez ogranicznik czasowy, jak w A-rankach Sonica. Nie wiem, na serio nie wiem. Ale przynajmniej jest wszystko. Nie powiedziałem jeszcze, że za każdy misję dostajemy emblematy, znaczy, że tak właściwie za jeden poziom możemy mieć aż 3 emblematy, co bardzo nam może przyspieszyć, jeżeli chodzi o Tailsa, zdobywanie tych gier z Game Geara. No i dobra. Już chyba nam się tutaj uda. Jest zielony szmaragd. Jest fajnie. Czy Sonic zdąży? Zdąży! O Jezu, obija się o ścianę. Co ty robisz? Jeżu. A i możemy oczywiście przegrać emisję, ale komu by się chciało? 2 minuty, lol. No i dobra, gdzieś tu chyba powinien być. Nie pamiętam, gdzie są pozostałe upgrade'y dla Tailsa. Filament. Tu jest otwarte. Nie. Jeden był chyba. Nie. Kurde, nie pamiętam już. No ale cóż. Trzeba rozpocząć dalej i teraz walka z Knucklesem, tak. Hey Knuckles, what's up? What are you doing, Knuckles? Don't mess with me now. Just hand over the emeralds you have. Quick. No way, Knuckles. A więc już się możecie domyśleć, że historia Tailsa to jest pic na wodę. Gdyż no, a w sumie jeszcze nie, bo dowiecie się później. No i walka bądź co bądź na Knucklesa z Tailsem jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o Knuckles kontra Tails. Whoa! Oh no, the emeralds!
and they're all mine. Eggman's back! He's got the emeralds! You two are bumbling idiots. You know that. Hey, those are the Chaos Emeralds. You are so easily tricked. All I did was wait for you to bring it to me. What the heck is he talking about anyway? Don't you realize when you've been tricked? Tricked? No one makes a fool out of me. Way to go, Knucklehead. Four! Count 'em. Four emeralds. I summon chaos. Come forth. Oh no! It's changing again! We gotta stop this fast! No, musimy to powstrzymać bardzo szybko. Ale tak. No, Eggman znowu wygrywa z nami 4-0 i no patrzcie, no teraz Tails wygląda o wiele według mnie lepiej z takimi shaderami, tak samo jak Sonic, ale jak mówiłem, Tailsa są dosyć trudne, bo o ile Sonic ma swój homing attack i spin dash, to jest o wiele łatwiej, natomiast Tails nie może atakować tak jakby z góry. Może ewentualnie zrobić spin jump i tyle. Ale jak widzieliście, no nie da się praktycznie w tym trafić. Może po prostu... No. Może po prostu wejść w Chaosa. Żeby go uderzyć. To jest trochę chamskie, dlatego niezbyt lubię walki z bossami Tailsem. No ale cóż, no. O, czyli można... dobra, więc już wiem, gdzie jest jego hitbox. Więc to będzie o wiele łatwiejsze teraz. Z Sonikiem mi się cały czas wydawało, że Sonic uderza mu w głowę, a tu takiego. Tak się dowiadujemy, takich rzeczy. No, wyłaniaj się. Dobra. Ogólnie, kiedy zbytnio wejdziemy w tą wodę, to zaczynamy tonąć i... dostajemy obrażenia, więc to nie jest fajne chyba. Myk. O, nice. Minuta 34. Dałoby się to szybciej właściwie. Behold my floating masterpiece, the Egg Carrier! But it pales in comparison to the power of chaos. Adieu, until we meet again, my friends. Hey, we can't let him get away! Let's get to my workshop and we'll take the tornado! Yeah! You guys go. I have some unfinished business to take care of. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Come on! Let's get going! No więc tak. To było na tyle w tym odcinku, bo jak pamiętacie, następny poziom to już jest z tornado, ale jeszcze wam coś pokażę, żeby przedłużyć ten odcinek. Więc tak, tu wypadło jajko stąd i to jest jajko bardzo podobne do tego złotego jajka Chao, które zabraliśmy w Station Square. Natomiast to jest srebrne jajko. I teraz wam od razu pokażę, jak dostać się do drugiego Chao Garden.
Dobra, teraz to chyba możemy podnieść. Hello. Podnieś się. Dobra. Teraz trzeba odwalić parkiery. I Chao Garden w Mystic Ruins. Czy każdy ogólnie nasz hub world ma jeden Chao Garden, czyli ogólnie Chao Gardenów jest 3. Station Square, Mystic Ruins oraz Egg Carrier. No i tutaj się wchodzi do Chao Gardena Mystic Ruins. I tu zostawimy to jajko, nie będziemy go wykluwać, gdyż jak się dowiedziałem, można to inaczej zrobić. Czyli nie wiem, jakoś to można zrobić, żeby to potrząsać to jajko i wtedy ono się wykluje. Nie będę tego robił, to jest... Wyobraźcie sobie po prostu Chao, który jest srebrny. O. Czy tu jest upgrade dla Tailsa? Nope. Tutaj go nie ma. Ale dobra, w każdym razie dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa. I oczywiście w piątek jest Sonic 25, Sonic 3 i Knuckles. I i jutro będzie Crash 2. To tyle z takich ogłoszeń parafialnych. Na razie i cześć. Pa, pa.